to jest mój alfabet, a ja jestem reżyserem filmowym, nazywam się Krzysztof Zanussi, Wanda Jakubowska. Pani Wanda była instytucją, ponieważ miała szalenie głębokie kontakty z władzą, szczególnie z tą władzą w okresie Bieruta. Była przedwojenną komunistką, z ziemiańskiej rodziny, jak słyszę. Miała przed wojną jakieś filmy, legendą było nad Niemnem, którego po wojnie nikt nie mógł znaleźć tej kopii. No a to było ze świetną obsadą i z dużym rozmachem podobno nakręcone. No a po wojnie stała się światowej sławy reżyserem dzięki filmowi Ostatni etap, który był taką na gorąco rekonstrukcją obozu koncentracyjnego Auschwitz. Dokonaną przy pomocy zresztą innych kinematografii, bo wtedy nasza kinematografia była jeszcze bardzo wątła i początkująca. No i podobno z bardzo dużym udziałem asystenta pani Wandy, Jerzego Kawalerowicza. To są oczywiście lata, których ja nie miałem nic wspólnego z filmem. Oglądałem jako widz Ostatni etap, już dużo później, bo kiedy wyszedł na ekrany, to mnie by jeszcze nie wpuszczono do kina. Natomiast potem pani Wanda miała reputację takiej łopoczącej flagi, która łopotała w różną stronę, bo jak partia zmieniała kurs, to pani Wanda szczerze także, ufając partii, zmieniała te kursy. No jej film Żołnierz Zwycięstwa, czyli taka biografia Świerczewskiego, no był kuriozalnym zupełnie plakatem politycznym, który się w czasie filmu, w czasie zdjęć zmieniał, bo zmieniały się oceny różnych towarzyszy partyjnych, których niektórzy aktorzy grali pokornie, mimo że bohaterowie, którzy grali, jak na przykład Spychalski, siedział w internowaniu czy wręcz w więzieniu, a powiedzmy Wyrzykowski, członek partii, grał jego jako wstrętną postać szknującą przeciwko władzy ludowej. No było to kuriozalne zupełnie i pani Wanda podjęła się tego zadania, nie wiadomo po co. Znaczy wiadomo po co, ale nic z tego dobrego nie wynikło. Film był okropny oczywiście, ale był też wymuszany jakby frekwencja. Na ten film zaganiano ludzi, ale nie, nikogo to nie, chyba nie przejęło. Pamiętam panią Wandę właśnie w ludzkim wymiarze jako osobę bardzo sympatyczną, życzliwą, lubiącą studentów, pomagającą, pożyczającą ludziom pieniądze bezzwrotnie. Miała bardzo wiele takich ładnych cech ludzkich, a jednocześnie na kolaudacjach denuncjowała wszelkie odstępstwa od linii partii i w końcu wymusiła na Andrzeju, znaczy na komisji, żeby wymuszono na Andrzeju Wajdzie dokręcenie sceny do Popiołu i Diamentu. Mówię o tym, bo to jest fenomen szalenie rzadki. Wszyscy myśląc o cenzurze, zawsze myślą o tym, że cenzura coś ujęła, czyli że to jest działanie negatywne. Tymczasem tutaj cenzura narzuciła, że musi być taka scena, gdzie robotnicy proszą tych działaczy partyjnych, żeby wreszcie pozbyć się tej antysocjalistycznego podziemia, którego cienie jeszcze gdzieś tam krążą po lasach. I tą scenę pamiętam, jak rozmawialiśmy z Andrzejem Wajdą już lata później, no to on mówił, że miał taką rozterkę, czy to kręcić dobrze, czy to kręcić źle. Czy nakręcić tak, żeby było widać, że to jest doklejone, czy jednak dbać o całość filmu. I chyba jednak scena i tak jest kulawa, bo jest źle napisana, bo jest nieautentyczna, nie wynika jakby z tej powieści. Powieść jest tak dość zakłamana, ale to jest już taki skrajny moment takiej programowej propagandy właściwie. I jednak on to nakręcił możliwie podobnie jak resztę filmu, żeby to jakoś tak przełknąć. Ciekawe, jak teraz ten krąży film ciągle na Zachodzie, to ludzie w ogóle nie zauważają czegoś takiego. Nie zauważają w ogóle, że ten film mógł być aż tak niecenzuralny, że początkowo nie pozwolono mu uczestniczyć w żadnym festiwalu międzynarodowym, bo był niegodny tego, żeby być okrętem flagowym Polski Ludowej. I to w dużym stopniu za sprawą właśnie Wandy Jakubowskiej, która szalenie była tym filmem oburzona, że on rujnuje jej obraz prawda, zdarzeń powojennych. Pani Wanda potem zrobiła jeszcze szereg filmów. Żaden z nich nie był szczególnie udany, chociaż często miały duże budżety. Żalem myślę o filmie o Norwidzie, który był no,
pięknym tematem i właściwie bardzo nawet chyba łatwym do potraktowania, tak sam trochę z zawiścią widziałem, że kręci to pani profesor, ale film chyba nie był specjalnie udany. A pani Wanda do końca życia pozostała taką osobą pełną wiary w te ideały, którymi nasiąkła za młodu i nic jej właściwie nie naruszyło w jej takiej niezłomnej wierze. A to chyba Jerzy Bosak mówił o niej, że ona jest tym sztandarem rewolucji, ale zawsze łopocze na wietrze. I tak zostało.